witajcie. W ostatnim odcinku usłyszałem od was, że ponoć ściga mnie barber, więc jestem w takim bardzo ciekawym miejscu w Opolu. Za chwilę zobaczycie więcej, ale moja droga i wąsy niestety faktycznie wymagają ręki fachowca, więc pora siadać na fotel i do roboty. Poranna wizyta u barbera, więc już chyba wygląda trochę lepiej. Już nikt nie napisze, że mnie ściga. Mamy dzisiaj do omówienia parę rzeczy. Oczywiście, że jestem pod mostem w Opolu. Za mną katedra i ratusz, to tym razem z drugiej strony jesteśmy na Odrze. No, nie mogłoby się obyć bez tego, żeby pokazać wam przynęty, które Jakub mi zostawił. Mam tu ze sobą, jak widzicie, kilka tych cykad. Ta cykada nazywa się Devil. Jest albo taka żółto-zielono-czarna, nawet bym powiedział, albo taka typowo boleniowa, czyli raczej srebrna. Aczkolwiek mam już informację od człowieka, który łowił na tego typu rzeczy, że wcale tak nie jest, że tylko boleń. Biorą na to inne gatunki drapieżne. A tu ze mną płoć, malowana dokładnie w ten sam sposób. Ta cykada waży 22 gramy. Zobaczymy, jak one pracują. Mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj pokazać, dlatego że jeszcze chciałbym... O, tu jeszcze jedna o wadze 22 gram. O, proszę bardzo, jeszcze jedna. Sprawdźmy, czy w kieszeni jeszcze coś mamy. A pewnie, że mamy. To jeszcze jeden Devil, właśnie tak. Tak malowa. Jakub Dwojak jest producentem tych jakże przefantastycznych cykad. O, jedna nawet uciekła. Zobaczymy, jak to będzie dzisiaj pracowało, ale dzisiaj chciałbym się skupić na woblerach, które pokażę wam za chwilę. Jesteśmy na takim odcinku, gdzie Odra natrafia na most z dwoma filarami. Z jednej strony jest takie typowo sandaczowe miejsce, jest głęboko, jest dużo kamienia. Nie będę wam mówił gdzie, ci, którzy mieszkają w Opolu i tak doskonale wiedzą, bo zapewne tu przyjeżdżają. A my dzisiaj spróbujemy poszukać jakiegoś takiego ładnego klenia. No może przesadziłem takiego ładnego, ale takiego, no takiego, w ogóle poszukamy klenia. Za chwilę pokażę wam woblerki, te, które zostawił mi również Jakub, żebym je spokojnie przetestował, żebym mógł na nie łowić. No i mam nadzieję, że następni nasi koledzy, którzy produkują, będą chcieli wziąć udział w tym naszym wędkarzu niedzielnym. Jak to mówią, najpierw z jednej strony mostu, teraz z drugiej. Z tamtej pokazywałem wam cykady, a tu wam chcę pokazać nikrusy, które produkuje Jakub. Dzisiaj zobaczymy w tym filmie, jak one pracują. Cykady są nieuzbrojone, może też uda mi się pokazać, jak zachowują się w wodzie, aczkolwiek z kotwicami to działa troszeczkę inaczej. Ale nikrusy mogę dzisiaj wypróbować. Proszę, ten jest pierwszy. Tu mamy w takim ładnym lakierowaniu. O, zobaczcie, takie piękne oko. Nikrusy dostałem uzbrojone, jestem szczęśliwy, bo musiałbym się sam nakombinować. Oto kolejny. Ten już chyba jest trzeci. A na pewno trzeci, ten ma takie diabelskie paski. Zobaczymy, co się będzie działo. Tu mam mikrusa, o którym mówię podobnie jak o reszcie przynęt. Taki karnawałowy, więc mamy teraz karnawał. Zobaczcie, o. Jest taki ładny, obsypany brokacikiem na ciemno, o. Gdzieś tu nam się słońce przebija w tym Opolu przez chmury, ale no znowu będę martwił tych, którzy mieszkają na północy. U nas jest w tej chwili około 9 stopni. Katastrofa, bo powinniśmy siedzieć na lodzie, a tak naprawdę nam się nie udaje. Tu jest taki złotomedalisty, proszę bardzo. One mają 2 cm długości i 2 gramy wagi. To dzisiaj też sprawdzałem, sztuka w sztukę, dokładnie 2 gramy. Mam nadzieję, że w filmie tu jeszcze nam zostaje taki. Za chwilę pokażę wam, jak te mikrusy pracują w wodzie. No i sami ocenicie. Woda, jaka w Odrze jest, każdy wie. Raz przeźroczysta, raz nie. My tu mamy, raz nie. My tu mamy taki fragment, gdzie może będzie widać te mikrusy.
Ja spróbuję poprosić Darka, bo jestem dzisiaj z Darkiem nad wodą, żeby on go parę razy przeciągnął. Zobaczymy, jak pracuje. Z tego, co mówił Jakub, one schodzą do pół metra głębokości. Nie będziemy tak głęboko chodzić, bo nie będzie go widać w tej wodzie, ale spróbujemy tutaj na tym płytkim go delikatnie przeciągnąć, żeby zobaczyć, jak on pracuje, no i jak się w ogóle zachowuje, a potem spróbujemy, może uda nam się złowić kilka rybek. Tak ładnie migocze i tak ładnie błyska mikrusik. Jesteśmy już nad wodą. Aż się byliśmy od samego początku, ale teraz wylądowały mikrusy na wędkach. Bardzo rzadko łowimy tutaj klenie, ale żeby poćwiczyć i zobaczyć, jak ta przynęta pracuje w wodzie, poświęcimy chwilę, żeby wykonać kilka rzutów. No i zobaczymy, jak się rzuca takimi dwugramowymi przynętami. No cóż, dzisiaj niestety raczej słabo, w zasadzie w ogóle. Ale przynęta pracuje genialnie. Gdybyśmy się przeszli w miejsca, gdzie bytują na chwilę obecną te nasze klenie kochane, to gwarantuję Wam, że miałbym takiego jednego przynajmniej na brzegu. W następnym odcinku pokażę Wam, jak pracują cykady, które dostałem od Jakuba. Niestety ultralajcik trochę słabo nadaje się do tego, żeby powiesić na nim 16 czy 22 gramy. Zapraszam Was na kolejny odcinek. Mam nadzieję, że będzie ciekawie, a może w niedzielę pojawi się już kolejny producent przynęt.